Bo dziś w Lublinie jest Jarosław Kaczyński wraz ze swoją świtą, ministrami, prezesami spółek Skarbu Państwa, działaczami partyjnymi, których dowieźli tutaj autokarami. Przed chwilą, jak widzieliśmy transmisję, odśpiewali hymn. My też chcieliśmy z nimi odśpiewać hymn, chcieliśmy wejść na salę i chcieliśmy zadać panu prezesowi pytania. Niestety nikt z nas nie został wpuszczony. Nie zostałam wpuszczona jako poseł na Sejm, na teoretycznie spotkanie otwarte. Nie zostali wpuszczeni rolnicy, którzy są z nami, przedsiębiorcy, mieszkańcy tego miasta, regionu, młodzi ludzie. Chcieliśmy pana prezesa zapytać, kiedy w końcu skończy się ta wojna polsko-polska, którą wywołał, te podziały? Czy nie uważa, że władza powinna łączyć, a nie dzielić, że obywatele Rzeczpospolitej Polskiej nie dzielą się na gorszych i lepszych? Chcieliśmy zapytać, dlaczego w tym kraju kobiety się tak traktuje źle. Chcieliśmy zapytać, dlaczego w Polsce wpuszcza się oficjalnie 250 tysięcy uchodźców, imigrantów, a mówi się nam, Polakom, że tak nie jest. Chcieliśmy zapytać o aferę wizową, respiratorową, zbożową, o wszystko. Niestety nie ma rozmowy i dyskusji z tym rządem. Nie ma woli wyjścia do ludzi. Nie ma woli nawet wpuszczenia nas na spotkanie. To jest straszne, jak ten rząd traktuje kobiety, mieszkańców regionu. Są ze mną rolnicy. Jarek. Szanowni Państwo, my jako Agrounia wielokrotnie próbowaliśmy porozmawiać z prezesem Kaczyńskim, wejść na spotkania. Niestety dzisiaj jest po raz kolejny pokaz tego, co jest zawsze. Prezes Kaczyński odgradza się poprzez swoich ministrów, poprzez swoją świtę, poprzez swoich tak naprawdę urzędników nominowanych od społeczeństwa. Mówi się, że jest to władza otwarta na ludzi. Tak zamkniętej władzy, która tak podzieliła polskie społeczeństwo, nie mieliśmy, jak rozmawiam z ludźmi, nie mieliśmy do tej pory. To, co zostało stworzone przez Partię Prawa i Sprawiedliwości, to jest podział, zastraszenie i pogarda dla tych, którzy mogą mieć inne zdanie. My się na to nie będziemy zgadzać. Myślę, że spróbujemy jeszcze nie raz spotkać się z prezesem Kaczyńskim, a prezes dzisiaj pokazał to, co potrafi zawsze. Schować się, uciec od innych, otoczyć się tylko swoimi. I proszę mi odpowiedzieć na jedno pytanie, zasadnicze pytanie. Ku czemu ma służyć dzisiejsza konferencja i dzisiejsze spotkanie? Do kogo oni będą mówić? Do ludzi, którzy mianowali do spółek Skarbu Państwa? Do ludzi, którzy mianowali na pewne stanowiska? Skoro nie chcą wyjść do ludzi i odpowiedzieć na proste pytania. Tylko prawda jest taka, że te pytania ich bolą, bo te pytania są prawdziwe, a oni jedynie co potrafią, to to, co robi zawsze premier Morawiecki. A skłamać. Młody człowiek chciał też zadać pytanie dzisiaj prezesowi. Szanowni Państwo, w imieniu młodych myślę, że mam prawo zapytać, dlaczego tak bardzo PiS nienawidzi młodych? Nienawidzi młodych kobiet, które od wielu lat wychodzą na ulicę, bo chcą walczyć o swoje prawa. Nienawidzi młodych dlatego, że też młodzi od wielu lat mówią głośno o tym, że oni nie chcą mieć ograniczonej wolności, nie chcą być zastraszani za to, że wyrażają swoje poglądy, niektórzy bardzo mocno. Młodzi chcą po prostu żyć, chcą interesować się różnymi rzeczami, chcą dobrej edukacji, która nie trwa praktycznie dłużej w ciągu dnia niż praca człowieka, czyli więcej niż 8 godzin. Młodzi chcą spokoju, młodzi nie chcą kłótni, nie chcą wojny, a Prawo i Sprawiedliwość od 8 lat tylko i wyłącznie im to zapewnia. Kiedy skończy się ta wojna między ludźmi, bo młodzi cały czas o to pytają. Nie chcą takiej Polski, którą PiS nam wykreował. I żywię głęboką nadzieję, że 15 października na wyborach stawi się ogromna rzesza młodych, którzy jasno na karcie wyborczej wyrażą swoją opinię, że dla nich sytuacja w Polsce, która ma miejsce w tej chwili, powinna przejść do historii i po 15 października powinniśmy obudzić się w państwie przyjaznym, w państwie otwartym, które przede wszystkim nie szczuje na swoich obywateli i nie dochodzi do takich sytuacji jak dzisiaj, kiedy chcieliśmy po prostu wejść na spotkanie i zadać te pytania, o których przed chwilą mówiliśmy. Chciałam zapytać Jarosława Kaczyńskiego, jaką przyszłość będą miały polskie kobiety w państwie rządzonym przez niego. Czy będą mogły bezpiecznie zachodzić w ciążę, planować swoje rodziny i rodzić? Chciałam zapytać o aferę wizową. Zamiast za to dostałam odpowiedzi od wyznawców PiS-u, które polegały na tym, że cytowali paski TVP. Są agresywni, są szczuci, są tak naprawdę nakręcani i dezinformowani przez PiS i dezinformowani przez pisowską telewizję. Z tym trzeba skończyć. Szanowni Państwo, na koniec. Jesteśmy w Lublinie. Stąd w lipcu 80 roku ruszyła fala gniewu społecznego. Ta fala wyzbrała w całej Polsce i 15 października zatopi tą władzę, która szkodzi Polsce, szkodzi obywatelom. Zwyciężymy.